Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym luźnym piątku. Dzisiaj postaram wam się zaprezentować grę Footlol Epic Fail League, grę tak głupią, że aż zabawną i ciekawą. Jest to gra, którą wielu z was pewnie widziało na live, jednakże to było naprawdę wieki temu, też nie pograliśmy tam za długo. A dzisiaj chciałem sam się przyjrzeć tej grze, bo za dobrze jej nie znam i chciałem wam pokazać wam, bo myślę, że pomimo tego, że tak mówiłem, jest to gra dość głupia, to jest też ciekawa. Mamy tutaj parę fajnych rozwiązań. W każdym razie, zapomniałbym, oczywiście zagadka z zeszłego tygodnia. Patryk Bohr 1, czy bo... Sorry, jeśli źle przeczytałem, to przepraszam. W każdym razie, na pewno wiesz, o co chodzi. Wygrałeś właśnie tę grę, także czekaj na maila od nas, a my rozpoczynamy już rozgrywkę. A zanim rozpocznę, to jeszcze może powiem o trybach. Mamy tutaj mistrzostwa, mamy szybki mecz i mamy tryb multiplayer. Z tego co wiem, to na multi można grać w dwie osoby. No, czego wam nie będę pokazywał, bo nie mam z kim zagrać póki co, ale widzę, że to chyba wygląda po prostu tak jak zwykłe mistrzostwa. Jeśli chodzi o te mistrzostwa, no to mamy tutaj kolejnych przeciwników, przynajmniej z tego co zdążyłem zauważyć. Będziemy po prostu grali z kolejnymi coraz trudniejszymi przeciwnikami, odblokowywali różne moce, no ale o tym zaraz w szczegółach. No i mamy szybki mecz, ale żeby ten szybki mecz rozegrać, to musimy ukończyć 5 poziomów turniejowych. No tego nie zrobiłem, zresztą zresetowałem sobie save'y, usunąłem je, żeby pokazać wam to wszystko jakby od początku. Także co, mistrzostwa i na początek oczywiście musimy wybrać jakąś reprezentację. No to skoro Polaków nie było na mistrzostwach, to niech chociaż będą na mistrzostwach w futlolu. No i co, to jest wybór. I mogę kliknąć close, tak jest, mamy wybór, mamy 500 kasy. Ale z tą kasą to co ja mogę teraz zrobić tak właściwie? Szczerze wam powiem, że jakoś wielce to się nie przygotowałem do tego odcinka i wielce nie posprawdzałem tutaj niczego. Chciałbym też tak w ciemno sobie, słuchajcie, sprawić tę gierkę. Jeśli chodzi o to co mogę teraz zrobić, to chyba nic nie mogę zrobić. Mamy w każdym razie póki co jedną moc. Zresztą początkowe mecze to będą mecze samouczkowe, więc sami zobaczycie jak to wszystko wygląda. Mamy jedną moc, moc która powoduje wybuchy, także może nam mocno pomóc w tych meczach. No, zresztą sami zaraz zobaczycie. Gra się tutaj w piłkę podobno, ale taka zwykła piłka to nie jest. 7 na 7, jeśli dobrze policzyłem. Mamy 1,5 minuty na każdy mecz. Pierwszy mecz z Francją, ale rywale. W każdym razie nie będą to takie zwykłe mecze. Tutaj gra oczywiście nam podpowiada, co musimy robić, że mamy wypierdzielać w kosmos tych przeciwników. Nie mamy im dać grać. I wybieramy jakąś moc, żeby... No właśnie, żeby poprzeszkadzać przeciwnikom albo dać coś nam. Oczywiście w tej chwili mocy nie ma praktycznie wcale, jest tylko tam wybuchowa. Wow, wow, wow. No i tak będą, słuchajcie, wyglądać mecze. Ta gra jest naprawdę porypana, ale przez co naprawdę, naprawdę ciekawa. Póki co jest jedna moc. Myślę, że później nam się zrobi tutaj ciut ciekawiej. Z tego co pamiętam, to mieliśmy tutaj na przykład moce takie, żeby na naszych zawodników nie działały moce, które my stosujemy. Także będzie się tutaj działo, na pewno kolejne moce też są dość ciekawe. Aj, nie zdążyłem, bramkarza miałem wykluczyć. No o to tutaj chodzi, poprzeszkadzać zawodnikom, poprzeszkadzać i tak, żeby strzelać kolejne gole i wygrywać. No, tym nawet nie trzeba przeszkadzać, bo sami uciekają. No, i tak się gra, to jest naprawdę, wow, idiotyczna gra, ale przez to myślę, że ciekawa. Patrzyłem sobie w internecie, czy ktoś to w ogóle, nie wiem, skończył, czy ktoś to przeszedł. I znalazłem save'a, gdzie gość rozegrał chyba... Gdzie miał wszystkie osiągnięcia, wszystkie 81 osiągnięć ukończonych, więc da się. Naprawdę myślę, że ta gra może wciągnąć, mimo że póki co to jest taka nędzna klikanka, że tutaj się nic nie dzieje. Ale myślę, że naprawdę następne moce będą ciut ciekawsze. Kurde, to co zrobiłeś? Nie trafił. Słabo. Nie! Swoim ludziom przeszkadzam. Ale jest zwycięstwo, Polska wygrywa 5-0. I jest super. Zobaczmy co teraz możemy zrobić. Bo już nawet dobrze nie pamiętam. Możemy wykupić kolejną moc, no i czeka na nas kolejny mecz. Czyli jakby podróżujemy po globie, wygrywamy kolejne mecze, gramy je z coraz trudniejszymi przeciwnikami i się dzieje. Okej, czyli tu już mamy wybór skilli. Poprzednio skilla nie mogłem wybrać. Od razu przydzielono 100 punktów, które jest na każdy mecz póki co przydzielono do skilla pierwszego. Teraz już mogę chyba sobie to powybierać. Nie, chyba gra mi mówi co mam zrobić, tak mi się wydaje. Okej, to jest armor, tak ten skill się nazywa i on sprawia, że piłkarz jest odporny na eksplozję przez 15 sekund.
co. Gra jest naprawdę humorystyczna, nie wiem czy widzieliście te opisy, tam coś tam, że działa na krowy i tym podobne, ale to nie jest w tej chwili istotne. Szybciutko chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Ale no sama rozgrywka myślę, że już jest dość humorystyczna. Nawet nie wiedziałem, że mogę korzystać tutaj z klawiatury przy korzystaniu ze skilli. To jest naprawdę ciekawe, fajna sprawa. Nie, ta gra jest naprawdę porypada ostro. Z tego co pamiętam, to nawet na przeciwnika, no właśnie, mogę dać tę ochronę, co raczej na dłuższą metę dobre nie jest. Tego nie będę chciał raczej robić. Aj! Żebyś tylko nie zarąbał. I tak się strzela bramki. Nawet tu jest chyba system powtórek, powiem wam. Czy nie? Nie, to jest kamera. Okej. Nie zapoznałem się aż tak dogłębnie. W każdym razie gra jest mega prosta, jak widzicie, jeśli chodzi o zasady. Gdzieś tutaj latają po trybunach moi gracze. Całkiem sympatyczna, całkiem sympatyczna. Tak jest, zwycięstwo. Tym razem tylko 4-0. Ale jest zwycięstwo, jest kasa, z którą powiem wam szczerze, póki co nie wiem co można zrobić. Podejrzewam, że mamy tutaj jakiś sklepik czy coś w tym rodzaju. No bo co by innego. Okej. Opponent skills. Okej, czyli ten przeciwnik już będzie potrafił korzystać ze skilli. Pierwsze mecze były takie lightowe. Wyglądały tak, że no, nie dało się ich przegrać w zasadzie. Dobra, a tu co? Możemy zmienić sobie reprezentację. Aha, czyli możemy ciekawe. Dobra, a tu mamy osiągnięcia. Tu mamy sklepik. No to zobaczmy, co w tym sklepiku da się kupić. Kolejny slot na skille. No póki co to chyba tego zbytnio nie potrzebuję. No nie, nawet mnie nie stać, okej. 4% więcej hajsu. Skuteczność piłkarzy można poprawić. Szybkość. No spoko, spoko, czyli może zainwestujmy w szybkość graczy. Okej. Czyli kolejny przeciwnik i oczywiście wybór skilli. I teraz mamy kolejnego nowego skilla, Speed Boost, czyli mój piłkarz będzie szybszy przez 10 sekund. Naprawdę widzę, że tu jest cała... po prostu cały wielki repertuar tego. A co do tych krów, to chyba nie o to chodziło, o co myślałem? Countermeasures, okej, dobra. Weźmiemy... A, dobra. No to oleję ochronę. Dodamy do tych dwóch rzeczy tym razem. Dobra. Już więcej nie mogę, trudno. Okej, no jedziemy, a co to jest? Aha. A, losowanie, ile do każdego skilla ma być przydzielone. Znaczy, jakie skille mają być zabrane, ciekawe. Dobra, ale ja jednak wezmę to po swojemu. Tego nie chcemy dzisiaj. Damy trochę do tych tarcz. Znaczy do, właśnie nie do tarcz, tylko do speeda. Nie, może nie. Do speeda i do wybuchów. No to jedziemy. Naprawdę, ciekawa gierka. Te mecze cholernie krótkie, ale dzięki temu ta rozgrywka nie jest taka mega długa i widać te różnice, można szybko dostrzec te różnice po naszych różnych, wow, kombinacjach. O Jezu, niemiaszki już widzę tutaj całkiem dobrze sobie radzą. Sprawdźmy, jak speed działa. No dobrze działa, trzeba przyznać. Uuu, jest i ta ochrona. Nie. Tu można naprawdę nieźle poprzeszkadzać nawet swoim ludziom. Widzę, że poprzez... O Jezu, zarąbaj się. Poprzez to, że... Poprzez to, że dodamy szybkość, to przeciwnicy mają z nami duże kłopoty, naprawdę. I jest celnie. Celny strzał, pięknie. O to właśnie chodzi. Zbyt trudne to póki co nie jest. Dobra, dajemy szybko, wszyscy na speedzie. Dawać. Trochę łatwo. Ale podejrzewam, że naprawdę później poziom trudności w tej grze może się drastycznie zwiększyć. Myślę, że to jest dość ciekawa alternatywa dla takiej FIFA, gdzie no już naprawdę nudzi granie non-stop tego samego, bieganie na skrzydle i rzucanie piłki ciągle w ten sam sposób. To jest coś, myślę, całkiem świeżego, całkiem ciekawego, a gierka jest naprawdę tania i nawet jeśli ktoś ją kupi, się średnio spodobało, pogramy w nią, nie wiem, przez godzinę, dwie,
to myślę, że strata wielka to nie powinna być Strongman. Nie wiem, co to jest za osiągnięcie, czy coś w tym rodzaju. Ale spoko, jak ktoś mnie nazywa Strongmanem, albo wszystko mi chociaż wyświetla na ekranie, no to jest fajnie. Dobra, ten przeciwnik już coś tutaj ciekawszego będzie miał. A ja dostałem, co dostałem, bo coś mi tutaj mówiła gra. Aha, okej, okay, to jest wskazówka odnośnie mojego przeciwnika, że pole będzie zaminowane. Dobra, ja sobie hajsiwo zostawię, bo na co by tutaj można było to... Myślę, że na kolejny slot ze skillem sobie zostawię kasę. A póki co będę jednak też korzystał z ochrony, bo tu już widzę, skoro oni będą te pola minowe mieli, no to widzę, że ochrona mi się przyda ciut bardziej jednak niż szybkość. Także przemierzamy świat przez Afrykę podobno, tak patrząc za tamtą kulę ziemską, przebiega nasza podróż. A tak naprawdę to... Wow, szybciej niż myślałem. O Jezu, znowu się zarąbałem, nie ma bramki, nie będzie. Przebiega przez Afrykę podobno nasza podróż, a gramy ze Szwecją. Bardzo ciekawe. Czy mi się wydaje, czy on własną miną się zabił właśnie? Strzel to! O, ciekawe! Nie wiedziałem, że w minę jak strzelę to... Aha, okej. Okay. Nie wiedziałem, że jak w minę strzelę, to piłka się odbija, tak po prostu. Wow! Uuu, kurde, tego nie zauważyłem, zarąbałem się trochę. Dobra. Ło, ale brameczka, co to było? Się nie spodziewałem, aj, kurde, dałem... Nie. Trzeba uważać właśnie. Dałem ich bramkarzowi ochronę. Nie. Strzelcie to, panowie. Tak jest. I pięknie. Nie zdążyłem, ale już trudno, słuchajcie. Jest koniec meczu, zwycięstwo bardzo skromne. Jestem ciekaw, czy mniej gotówki dostanę, czy tyle samo. Tyle samo, także jest super. No i pięknie, kolejne fundusze. Kolejna kasa na kolejne mecze. No widzicie, przez Afrykę biegniemy i gramy ze Szwecją. Taka ciekawostka. Okej. Czy ktoś chce, żebyśmy zagrali na jego urodzinach, więc nie mam pojęcia, co to tutaj może być. Ale zaryzykuję. Zagramy bez ochrony. Na speedzie. Znaczy nie na speedzie, korzystając z tej umiejętności. I lecimy. Bardzo szybka gra, to mi się właśnie podoba. Ciekawe, czyli 2-0 musimy tu wygrać, bo tak sobie zażyczyli. Nie więcej, nie mniej. Więc nie wiem, czy mam grać póki co dość leniwie, czy też nie. Dobra, chyba czas zacząć strzelać. A, bo to widzę, nie ma... Tutaj widzę, że nie ma czasu, czyli po prostu nie mogę stracić bramki. Łe, to prosta sprawa. Celnie jeszcze moi ludzie potrafią strzelać. I jest! Zwycięstwo, pięknie. No, myślałem, że to będzie trudniejsze, ale spoko. Jest zwycięstwo, jest hajsiwo. A co to jest? Przepraszam bardzo. Bo za bardzo nie wiem, co to za skill. Ale zaraz się przekonamy. I widzę, że mi doradzają, żebym wszedł właśnie tu do sklepu. Ale ja tak mówiłem. O, a co to jest? Aha, zmiana koszulek. Tak mówiłem, ja sobie jednak moje pieniążki wydam na kolejne sloty, że mógł oczywiście korzystać z paru moich skillsów. Dobra, lecimy kolejny mecz. A, nie rozdałem punktów. Dobra, co by tu dać? Może nie szybkość, bo ja się tego boję, że kurde, zaraz będą tutaj spamowali mi jakimiś ciemnymi mocami i nie będę, nie dam rady po prostu się obronić. Okej. Czyli 2-2, jeśli do tego, o Jezu, co to jest? Jeśli do tego stanu doprowadzę przed końcem. To będzie dobrze, to dostanę dodatkowe hajsy.
Dobra. Kurde, jak ja mam się przed tym obronić? Sorry, chyba będę musiał tą piłkę wbić im do bramki, bo tak też się da, nie wiem czy widzieliście. Tak jest, samą myszką to zrobiłem, brawo. Tak to chyba zrobię. Ta gra naprawdę jest głupia. I... nie ma. Dobra, dajemy temu ochronę. Kurde, tylko ta ochrona nie działa wcale na te gluty, jakie mamy. Jakie widzicie tutaj. Będzie. Musi być. Tak jest, 2-0, czyli teraz tylko dać sobie strzelić samobuja. Okej. To już powinno być ciut łatwiejsze. Nie! Serio? Nie! No nie będzie takie łatwe, skoro ja tutaj gram. Dobra, strzelcie to. Tak jest. 2-1 i musi być... jeszcze jedna bramka. O nie, nie, nie. Skończyły mi się te... słabo. Tak jest. Pięknie. Czyli to jest za dodatkowe hajsy, ale wygrać jeszcze bym chciał. Fuck! Ja już tego nie wygram. Niedobrze. Jeszcze to przegram. No, to było takie dodatkowe osiągnięcie, ale trzeba było tutaj wygrać, także nie opłaciło mi się. Miałem nadzieję, że uda mi się i to zrobić. Trudno. Także co? Co w tej chwili? Czy jeszcze raz gram? Tak, jeszcze raz gramy. Ale nie będę się bawił tutaj wielce już. Dajemy byle jak te skille, to jest totalnie obojętne. I tym razem mecz z Niemcami. Dobra, nie bawię się w te dodatkowe osiągnięcia, bo to później nie wychodzi. Jak przez przypadek się uda, to spoko. O Jezu. Ło, trzeba było jednak dać te wybuchowe, bo... kurde, ja nie wiem, którzy są którzy. Przez przypadek na pewno jakiegoś Niemca zaraz przyspieszę. Dobra, strzelcie, strzelcie to. To nie będzie chyba łatwe strzelić tutaj w takich warunkach. Co to za patologia? Co tu się dzieje, naprawdę? Nie, Niemca przyspieszyłem, wiedziałem. Ale bramkarz czujny. Dobrze, jest pięknie i brameczka, tak jest. Mała Brazyliana i od razu coś tutaj wychodzi. Emocje normalnie w tym meczu są takie... przez te gluty na ziemi to naprawdę rozgrywka 3 razy wolniejsza jest. Teraz tylko się modlić, żeby oni wytrzymali ten mecz. Ale rozegrali. Dobra, nie bawię się w dodatkowe osiągnięcia, bo... jeszcze przegram i co będzie? I znowu będzie słabo. Tak jest, pięknie. Dobra, to chyba już teraz mogę sobie odejść od klawiatury, bo... od myszki właściwie. Bo ten mecz już jest wygrany. Także słuchajcie, myślę, że... jeszcze brameczki mi zdążyli strzelić, trudno. Myślę, słuchajcie, że to tyle, jeśli chodzi o tę gierkę. Trochę wam tutaj pokazałem, myślę, że gra jest naprawdę ciekawa, że... może nie jest to jakiś arcyciekawy tryb gry, jeśli chodzi właśnie o te mistrzostwa, że to pięcie się do góry ciągle i tak dalej, to nie jest może arcyciekawa sprawa. Ale naprawdę, jeśli chodzi o te skille, jest to bardzo zróżnicowane. Mamy fajny system osiągnięć. Czyli to jednak były osiągnięcia. Mamy także sklepik. Naprawdę fajnie tutaj parę rzeczy zrobili. Myślę, że jak się będzie gdzieś do kupienia za grosze, to można próbować. O, widzę, że tutaj mamy parę planet. O Jezu, całą galaktykę można podbić. Ciekawe. W każdym razie, słuchajcie, myślę, że to koniec tego odcinka. Od razu wam powiem, że w kolejnej zagadce... za kolejną zagadkę, którą odgadniecie, można wygrać właśnie tę grę.
Także zachęcam do próbowania. Właśnie teraz wam się wyświetla ta zagadka od Sztyksa. No i co, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, bo co prawda gra jest, tak mówiłem, dla mnie bardzo fajna, ciekawy pomysł. No to jednak te mecze były bardzo podobne i nie było tutaj momentami o czym za bardzo mówić. W każdym razie dziękuję wam niemniej za uwagę i zapraszam po raz drugi czy trzeci, ja lubię się powtarzać, do udziału w tej zagadce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!